Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest oczywiście Dziennikarski Poker, a jak środa, to pan doktor Jerzy Targalski. Dobry wieczór Państwu. Panie doktorze, sporo się dzieje w ostatnim czasie. W miniony weekend widzieliśmy protesty antykowidowców, którzy wyszli na ulicę Polski. Doszło do interwencji policji w Gdańsku. Co jest ciekawe, prezydenci miast, gdzie się odbywały te protesty, po raz chyba pierwszy w historii mieli takie samo stanowisko jak rząd, to znaczy byli przeciwni tym protestom. Czy pana zdaniem Konfederacja chce wykorzystać pandemię do tego, żeby pozyskać tych takich bardzo skrajnych, bardzo takich zdecydowanych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, przyciągnąć na swoją stronę? Wie pani, pandemię chce wykorzystać każdy, tylko używa różnych narzędzi i odwołuje się do różnych grup. Więc ja w tym nie widzę nic dziwnego. Ja się nie zgadzam na przykład z tymi wszystkimi zarządzeniami. Część jest słuszna, część jest absolutnie bezsensowna. I Konfederacja musi to wykorzystać, stawiając na ostry sprzeciw. No i zobaczymy, co to da, dlatego że ludzie są zmęczeni obecną sytuacją. Ludzie są zmęczeni, ale z drugiej strony, jak ja widzę symbole religijne na takich marszach i znam osoby, które są chore, które się obawiają zakażeń, są to osoby na przykład z chorobami nowotworowymi, to się zastanawiam, gdzie jest takie współczucie i empatia dla drugiego człowieka. Przecież jeżeli ktoś jest chory i prosi, żeby w jego obecności zakładać maseczki, to co komu przeszkadza tę maseczkę nosić? No, wystąpienie Grzegorza Brauna, no to duża doza jest bezczelności w tym, co jak się zachowywał w Sejmie. Ale Grzegorz Braun odstawia cyrk i to jest jego metoda na zyskiwanie popularności. Natomiast oczywiście jak ktoś prosi, to można maseczkę zakładać, z tym, że skuteczność maseczki jest wątpliwa, to po pierwsze. Po drugie, ludzie, którzy są chorzy na raka, czy mają jakiekolwiek inne schorzenia, nie są przyjmowani. Są wydłużane terminy oczekiwania na wizytę, no bo wszystko zostało rzucone na walkę z COVID-em. I jak to się wszystko skończy, nastąpi podsumowanie ofiar i zobaczymy, czy przypadkiem nie okaże się, że ofiar innych chorób było więcej, chociażby dlatego, że nie zostały przyjęte do szpitala, nie zostały otoczone opieką, bo mania covidowa wszędzie panowała. Ja się nie zgadzam z tym, panie doktorze, ja się nie zgadzam z tym, co pan mówi, mania covidowa, dlatego że w tej chwili profilaktyka jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o zarażenia. Naprawdę, każdy z nas ma w swoim otoczeniu chore osoby i nie można mówić o manii covidowej. W tej chwili są takie zalecenia, być może one będą na tyle skuteczne, że się przynajmniej zahamuje tę epidemię, przynajmniej te zarażenia. W tej chwili mamy nałożenie się dwóch albo nawet i trzech chorych, trzech epidemii, może nie epidemii, ale trzech zagrożeń. Po pierwsze grypa, po drugie zwykłe przeziębienie, a po trzecie właśnie COVID, który do końca nie wiadomo, jakie skutki wywoła, jeżeli chodzi o długofalowe działanie. No więc maseczki na pewno chronią przed grypą zwykłą. Natomiast co do COVID-a mam wątpliwości. Poza tym zakładanie maseczki na otwartych przestrzeniach jest bezsensowne moim zdaniem. To dlaczego pana zdaniem Czechy wprowadziły stan wyjątkowy? Dlatego, że trzeba, jakby to powiedzieć, trzeba upewnić ludzi, że rząd panuje nad sytuacją i żeby ludzie byli pewni, że są bezpieczni. To są zajęcia terapeutyczne, bądźmy szczerzy. Myśli pan, że to są zajęcia terapeutyczne? Te wszystkie we wszystkich, niemalże wszystkich państwach Europy i powoli też w innych miastach na świecie są wprowadzane bardzo ostre obostrzenia, bardzo ostre zasady chronienia się przed pandemią. Myśli pan, że to jest tylko i wyłącznie działanie psychologiczne? Sam pan powiedział, że maseczka chociażby chroni przed grypą i to jest bardzo ważne, żeby jednocześnie, żeby rozpoznać, na jaką chorobę się zapadło, tak? Kiedy No tak, ale wszyscy są zaraz zakwalifikowani do grupy covidowej, więc po prostu panuje strach, a strach jest złym doradcą. Tak uważam. Panie doktorze, nie wiem, czy pan widział, kto przyszedł na te protesty, bo ja dość uważnie obserwowałam je.
byli tam antyszczepionkowcy, antykowidowcy, byli tam ludzie, których znamy w przeszłości z różnego rodzaju działań, bardzo takich, bym powiedziała, kontrowersyjnych. Czy to rzeczywiście... Destabilizujących. Proszę? Proszę panią, jak, z działań destabilizujących. No właśnie. Po prostu jak są protesty, to rozmaite grupy usiłują się przyłączyć, żeby na tym skorzystać, rozbudować swoją bazę i popularność, więc to jest rzecz zupełnie normalna. Nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego. Tak się zawsze dzieje po prostu. Korzystając z obecności pana doktora na antenie, zapytam o Ukrainę. Jest to wprawdzie temat zagraniczny i na pewno pan doktor będzie dużo mówił na ten temat w Tyglu, geopolitycznym Tyglu w piątek, ale na gorąco chciałabym, żeby pan skomentował, ponieważ są bardzo pozytywne oceny wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie. Są pozytywne oceny, jeżeli chodzi o inicjatywy gospodarcze. I to oczywiście diabeł tkwi w szczegółach i po owocach ich poznacie, ale co można teraz powiedzieć na ten temat? Najważniejsze, ja wiem, że wszyscy zaraz będą się rzucali na sprawę pomników, banderowców i tak dalej, natomiast z punktu widzenia geopolitycznego, geostrategicznego, najważniejsze decyzje dotyczą budowy korytarza północ-południe, współpracy Odessy z Gdańskiem. Przypominam, że lobby energetyczne w Polsce zablokowało budowę rurociągu, którym Odessa, Brody, którym, znaczy nie od części Polska, tak, czyli do Adamowa, którą miała być transportowana ropa kaukaska do Płocka i Gdańska, więc mam nadzieję, że teraz ta sytuacja się zmieni. W ogóle mówienie o tym korytarzu północ-południe Gdańsk-Odessa jest wreszcie, no moim zdaniem, przełomem, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, ale również, powiedzmy sobie szczerze, militarną, bo takie decyzje gospodarcze mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa. Ta współpraca polsko-ukraińska jest tym bardziej ważna, że obserwujemy kryzys w Unii Europejskiej i budowanie przez Niemców, niemieckiej Unii za wszelką cenę, wymuszanie posłuszeństwa. Więc dobrze, że do tej wizyty doszło. Ja deklarację uznaję za niezwykle pozytywną, korzystną. Natomiast chodzi o to, czy za tym pójdą działania, bo na przykład udział Polski w prywatyzacji sektora energetycznego na Ukrainie. No mamy elektrownię atomową w Chmielnickim. Tam wystarczy dobudować 70 km linii i można mieć elektryczność tanią z Ukrainy. Ta współpraca jest po prostu kluczowa dla Polski. Warto, żeby do niej doszła jeszcze Rumunia i stworzyć taki trójkąt Polska, Ukraina, Rumunia. Panie doktorze, powiedział pan również o polityce historycznej. Dla Polaków jest to bardzo ważne. Czy pana zdaniem nastąpi przełom, że będziemy mogli poszukiwać szczątków naszych obywateli na Ukrainie? I czy rzeczywiście będzie nowe otwarcie, przypomnijmy to, co się działo, jak był, jak polityką historyczną na Ukrainie zatrzymywali się panowie Wiatrowicz i Szeremeta, to nie był dobry okres dla Polski. Tak, ale to była polityka Petra Poroszenki, który stawiał na sojusz z jednej strony właśnie z radykalnymi nacjonalistami, a z drugiej strony na sojusz z Niemcami i tymi dewiantami zachodnimi. Więc teraz wygląda na to, że mamy do czynienia z przełomem, no ale jak mówię, no to ważne jest, czy pójdą działania, czy skończy się na deklaracjach, więc trzeba trochę jednak odczekać. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej Codziennie powiedział dosyć weto, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli będą takie działania ze strony Brukseli. Natychmiast pojawiły się komentarze, rozpętała się w Brukseli burza. Politycy Unii Europejskiej byli wściekli. Tak samo Donald Tusk, Ewa Kopacz zaatakowali Jarosława Kaczyńskiego. Ta reakcja chyba nie dziwi, prawda? Nie, to jest rzecz normalna, mnie to nie dziwi, zresztą mnie to mało interesuje. Ważne jest, czy za deklaracjami pójdą czyny, bo Polska
ma zwyczaj składania politycznych i odważnych i słusznych deklaracji, a po czym oczywiście okazuje się, że musimy skapitulować, no bo jednak trzeba się dogadać, bo przeciwnik jest silniejszy. Ja chciałem się zapytać pani, jak to było z wizytą premiera Morawieckiego w Brukseli, który przecież odniósł ogromny sukces według rządu, bo uzyskał pieniądze bez powiązań ze sprawą praworządności. No to jak to było? Na razie, jak widzimy, są podejmowane różnego rodzaju odezwy i deklaracje ze strony Unii, które na razie nie są wprowadzane w życie. W tej chwili mamy bardzo silne działania niemieckich polityków i tak samo polskich, żeby to jednak wprowadzić w życie. Zobaczymy, jak to się zakończy. Jarosław Kaczyński bardzo wyraźnie powiedział, że Polska nie poprze unijnego budżetu. Co to będzie oznaczało, jeżeli Polska nie poprze unijnego budżetu, panie doktorze? To znaczyło będzie, że budżet nie zostanie przyjęty. No właśnie. Niemców, to pewnie coś wymyślą, żeby się okazało, że my możemy się buntować, a oni tak zrobią swoje. Więc tutaj musi być twarda polityka oczywiście. Już dawno należało głosować przeciw. Ja uważam, że przy tym ataku niemieckim na Polskę, Polska powinna systematycznie w każdej sprawie się sprzeciwiać i głosować przeciw. Albo oni będą brali pod uwagę nasze interesy, albo zrozumieją, że my będziemy walczyli, bo taktyka, kiedy przeciwnik jest silniejszy, polega na tym, żeby zwiększyć jego koszty. I na przykład takim zwiększeniem kosztów ze strony przeciwnika byłoby wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Wtedy oni by zrozumieli, że my będziemy walczyli. A tak to oni wiedzą, że my będziemy składali deklaracje odważne, ale czy za tym pójdą czyny? Dotychczas żadnych czynów nie było. Była kapitulacja. Panie doktorze, akurat tutaj się z panem nie zgodzę, bo jeżeli chodzi o na przykład kartę praw rodzin i działania w całej Polsce, jeżeli chodzi o LGBT, są przez samorządy konserwatywne, są podejmowane, więc tutaj proszę nie wprowadzać naszych telewidzów w błąd, bo te działania są podejmowane. Ale ja nie mówię o samorządach, to mówię o rządzie. Panie doktorze, ale to jest również działanie tam, gdzie są wojewodowie, to jest przecież administracja rządowa, więc to się dzieje, to mogą zaświadczyć ludzie, którzy mieszkają tylko w Warszawie, a patrzenie na Polskę z perspektywy Warszawy jest największym błędem, który nie tylko pan doktor popełnia, ale również politycy, bo Polska to nie tylko Warszawa, jak pan doskonale sam wie. Tak jest, ale czy pani wie, że istnieje Sejm? Oczywiście, że istnieje Sejm, ale oprócz tego, że istnieje Sejm, to istnieją również inne miasta i inne ośrodki władzy lokalnej. Dlaczego wszystko się spycha na samorządy? Spycha się na rodziców, jeżeli chodzi o szkoły. Natomiast rodzice, panie doktorze, mają bardzo dużo do powiedzenia i to rodzice powinni bardzo w tej chwili stać na straży, kiedy są wprowadzane na przykład przez co niektórych prezydentów miast lekcje równości. Nie wiem, czy pan wie, ale to prezydenci miast decydują o tym, żeby wprowadzać do szkół lekcje równości. I to, że minister edukacji narodowej powie nie, to właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli szkoły podlegają pod samorządy, to tak się dzieje. I to rodzice w tej chwili... A jeżeli Sejm przyjmie odpowiednie ustawy, to w ten sposób poprze rodziców. Będziemy do tego tematu wracać, ale jeszcze chciałam zapytać, panie doktorze, jedną rzecz, a już powoli się zbliżamy do końca naszej rozmowy. O sprywatyzowane akta Służby Bezpieczeństwa, które właśnie wykryto w mieszkaniu jednego z byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, a później wiceszefa Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach. Był pan zaskoczony tą informacją? Nie, nie byłem zaskoczony, dlatego że już dawno my jako RKW prowadziliśmy taką akcję, domagaliśmy się na przykład przeprowadzenia rewizji u funkcjonariuszy bezpieki. Jest to sytuacja, która absolutnie mnie nie zaskakuje. Uważam, że bardzo duża część dokumentów została sprywatyzowana i mają do niej dostęp byli funkcjonariusze bezpieki. Ale gdzie one są, panie doktorze? Gdzie są te dokumenty? No są pochowane oczywiście, przecież nikt normalny nie trzyma tego na wierzchu, tak? A co ważniejsze, to proszę zauważyć, że to był funkcjonariusz, który potem
pracował w Łopie. To jest kolejny dowód na to, że trzecia RP jest prostą kontynuacją PRL-u. Dokumenty były ukryte w domu jego syna, jak donoszą media, że przeszukano nie tylko jego mieszkanie, biuro, ale również lokale należące do jego najbliższych. Okazuje się, że jednak... Bardzo dobrze, tak powinno być. Okazuje się, że jednak, tak się, o, że jednak się obawiano, obawiają się ci funkcjonariusze trzymać tych wszystkich dokumentów w domu i ukrywają je w innych miejscach. Mieliśmy kwestię związaną z generałem Kiszczakiem. On miał w domu teczkę Bolka, prawda? I to chyba jest najcenniejszy dokument, który do tej pory został wykryty, ale jeszcze nie wiadomo, co jest w tych dokumentach, które były ukryte właśnie w Katowicach i w okolicach Katowic, ponieważ te dokumenty mają klauzulę tajne i w tej chwili i na bieżąco są ściągane te klauzule z tych dokumentów. Zobaczymy, jaka jest ich zawartość. Według informacji wiemy, że są na przykład nośniki elektroniczne zabezpieczone, gdzie są różnego rodzaju zdjęcia. Myśli pan, że ktoś się może obawiać tych dokumentów? Na pewno, tym bardziej, że był to funkcjonariusz Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu. Agentura, od razu panu podpowiem. Agentura na Zachodzie, werbowanie agentury na Zachodzie. No tak, ale werbowanie agentury na Zachodzie, wśród kogo? Czy to chodziło o ludzi, o obywateli oczywiście państw zachodnich, ale czy to byli Polacy? Bo bardzo dużo agentury to byli Polacy, obywatele państw zachodnich. Więc ciekawe, kim oni byli, czy na przykład brali udział potem w prywatyzacjach w Polsce albo w jakiejś działalności gospodarczej na terenie Polski. Będziemy, proszę państwa, na bieżąco informować państwa, co było w tych dokumentach i oczywiście będziemy to komentować z panem doktorem Jerzym Targalskim, któremu już w tej chwili dziękuję za rozmowę, bo skończył się czas tej części Dziennikarskiego Pokera. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. A ja państwa zapraszam, żebyście państwo zostali z Telewizją Republika, bo za chwilę druga część naszego programu i rozmowa z panem Tomaszem Matynią, dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu.